buszujący w parku, dziura. I to jest taka pinka. Okej, zobaczmy co tu na niej jest. Wimy, april 9, 1917. Co to jest? 4 kolory. Jest to najprawdopodobniej wpinka upamiętniająca batalię o wzgórza Wimy. Trwała ona od 9 do 12 kwietnia 1917 roku i była częścią bitwy pod Arras. Ze względu na niemalże doskonale zachowany stan przedmiotu, nie sądzę, że była odznaczeniem wojskowym, a raczej pamiątką. Na przedmiocie możemy zauważyć kształt dwóch kolumn. Są odwzorowaniem Narodowego Pomnika Pamięci Kanady, a dokładniej 4 ochotniczych korpusów kanadyjskich, które brały udział w bitwie. Co do kolorów u dołu, nie mam pojęcia co oznaczają. Szukałem w odznaczeniach wojskowych, niestety bez rezultatu. Zostawiam jako zagadkę. Jest jedna i tu jest drugi sygnał. Hotspot, dwie moniaki. Dwa razy po, a nie, to jest 50. 50 centów i 20. Ta sama dziura, tylko ją zakopałem, a tu jeszcze coś jest. Jeszcze z euro do tego. Euro 70 z jednej dziury. No dobra, teraz tutaj może jeszcze coś, ale przeskakuję. Kopnę, no zobaczymy. Ja tu już śmieć. Kapsel znaczy. Ktoś wypił piwo, zgubił euro 70, poszedł do domu. Ja pod tym drzewem znalazłem więcej niż dzisiaj za cały dzień. 50 centów? Przed chwilą widziałem tu jeszcze jednego moniaka. Czy może to odbicie było? Weźmy pinpointera. Odbicie. No ale kolejna 50. Tu się dzieje coś ciekawego. Tutaj wygrzebałem 10-centówkę, a jeszcze sygnał jest. Tylko że z takim korzeniem, że muszę się przyłożyć, żeby może tego nie uszkodzić. Co to jest? To jest chyba to. Nie. Jest jeszcze kasiura. Patrzcie. Kolejne 10. Piątka. Jeszcze jest piątka. Jeszcze coś jest. Jeszcze jest 10. Jeszcze jest sygnał. Patrzcie. Czekajcie. Się odsłania. Są jakieś... O, tutaj. Są jakieś drobne pieniążki. 10-centówka. Ale już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I jeszcze coś jest. Jest 10. Niemożliwe, jeszcze są sygnały. Ktoś tu chyba wypłatę stracił. O. Normalnie, skarb. Kurczę, nie? Nie ma żadnej jakiejś takiej nożołopatki małej przy sobie. Jest tam jeszcze pieniądz, widzę. Nie. Musi coś być. Skoro jest sygnał. Spróbuję. To trochę z dalsza przekopać. Jest.
Ostatni chyba. Jeszcze takiego skarbu nie trafiłem. No więc tak, 11 monetek naliczyłem, są to piątki i 10 centówki. Najnowsza jest z 92 czy 5? 95. To nie tak dawno zgubione. Z jednego dołka 11 moniaków. Cóż widzę, że takich mizernych. Trochę pokaleczyłem korzenie. Mam nadzieję, że nie będę za to płonął w piekle. Przepraszam cię, drzewko. Łącznie pod tym drzewem znalazłem 15 monet. Garść drobniaków, która okazała się fajnym urozmaiceniem. Nie jest oczywiście skarbem. Mianem skarbu z definicji określa się celowo ukryte przedmioty. Tutaj mamy do czynienia z nieumyślną utratą. A może jednak nie? Przypomniał mi się mój dobry znajomy Krzysztof, szerzej znany jako Mr. Lonely. W swoich filmach wspomina często, że wyobraża sobie historię odnalezionych przedmiotów. Czy wy też tak macie, że niektóre przedmioty łechtają waszą wyobraźnię? Dajcie znać w komentarzach. Oczywiście gorąco polecam kanał Krzysztofa. To jest dopiero czarodziej.